Siemanko, z tej strony Brodaty, witam Cię u siebie na kanale, na którym chciałbym Ci opowiedzieć o Roninie SC2, to znaczy zrobimy unboxing, pokażę Ci, co jest w środku, jakie są moje pierwsze wrażenia, co mi się podoba względem pierwszej generacji, a co względem drugiej generacji, więc jeżeli Cię to interesuje, to odpakowujemy pudełeczko i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Dobra, nie ma co zwlekać, otwieramy i co tutaj nam się ukaże, więc wyściółka z gąbki i patrzymy do środka. I tak, mamy dość sporo przewodów USB typu C, z wyjściem USB typu C. Kabelki może pominiemy, wydaje mi się, że do każdego systemu i tak będziemy musieli sobie dokupić po prostu osobny kabel typu Fuji, Lumix i tak dalej. Wiem, że do Sony kabel jest w zestawie. Dalej śruby montażowe oraz taka rzepa do spinania przewodów. O, mamy trójnóg. To dobrze nam znane względem pierwszej wersji. No i największy przedmiot, czyli nasz Ronin SC2. Tutaj oś nie była zablokowana. No i co jest pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że możemy go sobie złożyć. Dość fajne. Ciekaw jestem, czy to sobie po prostu działa, jeżeli ten nasz gimbal jest rozłożony. Patrzę, co jest dalej w zestawie, bo jeszcze tutaj parę rzeczy jest. To jest do obiektywów, z tego co pamiętam. Pod aparat, skrzyna. O, i to jest pierwszy, największy plus. DJI w końcu zmądrzało i dodało przełączkę, to znaczy szybko złączkę, żebyśmy mogli wypinać aparat, więc mega, super. W końcu nie trzeba będzie kupować Manfrotto przejściówki. No i co? I wszystko chyba wypakowałem. I co mi się już nie podoba, to to, że DJI pozbawiło nowego Ronina takiej walizki, która była w pierwszej wersji. Ona jest wykonana ze styropianu. Naprawdę dodawało takiego fajnego looku i profesjonalizmu, że mamy naprawdę kozacki, drogi sprzęt. Tak mi się przynajmniej wydawało i mimo tego, że jest to styropian i no nie jest to zbyt masywne, ale na pewno lepiej chroni niż karton i jeżeli pojedziemy do klienta i wyciągniemy na sprzęt właśnie z takiej walizy, dużo fajniej to będzie wyglądać niż będziemy to wyciągać oczywiście z kartonu. Dobra, wyrzucamy to. Karton z SC2 również wyrzucamy, no i bierzemy naszego Ronina pod lupę. Więc tak, pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że jest wyświetlacz i to jest nowość w tym Roninie. Mamy tutaj dużo więcej przycisków, co też mi się zaczyna podobać. Bardzo podoba mi się to, że nie mamy odpinanej zewnętrznej baterii, więc to jest naprawdę super. Producent tutaj deklaruje 13 bądź 14 godzin pracy na baterii, więc jest to całkiem niezły wynik, tak mi się wydaje. Trójnóg, bardzo fajnie, że dalej jest on w zestawie względem pierwszej wersji. To jest naprawdę moim zdaniem sztosik, dlatego że ten statyw, to znaczy gimbal, możemy sobie normalnie położyć i nie przejmować się, że on nam spadnie. Więc tak, mamy tutaj dużo więcej przycisków, to na pewno. Nie wiem, co kryje wersja Flymore Combo, czy Combo, bo Flymore Combo jest w dronach. W każdym razie w podstawowym zestawie w DJI właśnie Ronin SC1 mieliśmy choćby nawet coś takiego jak uchwyt na telefon, co naprawdę też mogliśmy fajnie sobie kreatywnie wykorzystać. No a tutaj w zestawie już nie ma, więc producent troszeczkę przystąpił, a szkoda. Dobra, rozkładamy wszystkie ramiona. I już muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się ten gimbal. Zaraz zobaczymy, jak się go też będzie wyważało. Czy będzie tyle problemów, co z wersją pierwszą, czy też troszeczkę pójdzie to wszystko łatwiej. Tu jest, o, tu jest też blokada. Więc tak, pierwsze co mi się podoba i to mega, to to, że w końcu producent zastosował takie właśnie oto śruby, które blokują przy wyważaniu i one mają taką fajną fakturę pod palcem. Naprawdę dużo lepiej to działa niż takie śruby motylkowe jak w pierwszej generacji. Nie były one złe, ale że tak powiem dużo fajniej się kręci takim przekrętełkiem. On ma fakturę i naprawdę wygląda to dużo solidniej. No i nawet sobie porównajcie. Wielkościowo SC1 jest minimalnie większa, wagowo
No, cięższa jest na pewno. Zamontuję Fuji XT20, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie się po prostu wszystko sprawdzało. Uruchamiam aplikację i będziemy szukać połączenia z naszym gimbalem. O, udało się. No i jest balans test. Więc teraz dokonamy testu pierwszego naszego. No i przechylamy go i robimy teścik. Oczywiście przechylenie musi być minimum 15 stopni. Gimbal sobie pracuje, sprawdza każdą oś, jak to po prostu jest wyważone i nam podpowie, czy którąś z osi musimy po prostu poprawić. Tilt, pan i roll, więc zaraz zobaczymy. Poznamy, jest wszędzie excellent, więc jest naprawdę dobrze i poszło naprawdę mega, mega szybko. Więc jeżeli podobał Ci się film, no to albo masz jakieś pytania, zachęcam Cię do sekcji w komentarzach, żebyś zostawił komentarz, napisał, chętnie bardzo odpowiem. A jeżeli dotrwałeś do końca tego filmu, no to nie zapomnij zostawić subskrypcji, by być ze mną na bieżąco, no i wiedzieć o wszystkich nowych materiałach. Zostaw też dzwoneczek, żebyś mógł dostać powiadomienie, no i zapraszam Cię do kolejnych moich treści. Tyle ode mnie, trzymaj się ciepło, cześć!